Moje serduszko, pozdrawiam wasze serduszka i mam przyjemność zaprosić was na kolejną premierę w tym roku, czyli naukę operacji fantomowych. To będzie nasze spotkanie, gdzie będziemy uczyć się i w teorii, i w praktyce, jak leczyć siebie i ludzi. Będę przekazywał wiadomości, które zostały mi pokazane ze swojej praktyki, aby właśnie nauczyć was operacji fantomowych, rozszerzyć te operacje fantomowe ponad schemat, który jest oczywiście na moich warsztatach, ale jest to bardzo spokojny, delikatny schemat. Tutaj będzie omawiane to, co jest przyczyną chorób, to jak zrozumieć tą chorobę, jak ułożyć się do operacji fantomowej, zwłaszcza jeżeli ktoś nie medytuje albo nie ma wizualizacji. Wszystko to zostało mi już wcześniej pokazane podczas rozmów z kolejnymi osobami, które chciały się tego nauczyć, więc prowadzenie miałem od kilku lat, jeżeli chodzi o operacje fantomowe. Teraz mogę podzielić się z tą wiedzą poprzez to, że dokonałem też wielu uleczeń różnych ludzi, więc wiem, że to działa i że jest to bardzo, bardzo piękne, kiedy możecie pomóc sobie i innym ludziom. Usłyszałem też piękne słowa wczoraj, kiedy otrzymałem właśnie tą możliwość podzielenia się z tą wiedzą z ludźmi, że człowiek przeprowadzi człowieka i kiedy wy w rodzinie ulecicie kogoś, kiedy komuś pomożecie, kiedy pomożecie sobie, to staniecie się dowodem dla tych ludzi, którzy nie wierzą w siłę ducha, nie wierzą, że dusza ma taką moc, że wasze myśli mają taką moc, no i też nie wierzą, że mogą być na przykład zdrowi albo mogą wyjść z chorób. Również będziemy mówić o przyczynach chorób, o wszystkich narządach, to jak je leczyć, co oznaczają. Wiele takich rzeczy będzie tam przygotowanych. Natomiast te warsztaty odbędą się o godzinie 10 rano we Wrocławiu w hotelu Terminal na ulicy, to jest Rakietowa 33 w sali Apollo w dniu 21 września, to jest sobota. Są to warsztaty jednodniowe i tylko w sobotę, o właśnie jak powiedziałem, o 10 rano zaczną się te warsztaty. Myślę, że potrwają około 4 godzin. Wszystko zależy od ilości osób i właśnie od tego, jak będziecie sobie w praktyce radzić z tymi operacjami i ile będzie pytań. Ilość osób jest ograniczona oczywiście, natomiast tutaj moja olbrzymia prośba, aby każdy chętny, kto chce uczestniczyć w tej nauce operacji fantomowych, szczerze mówiąc nie wiem ile potrwa ten nasz kochany debiut, na pewno kilka godzin, dlatego że trzeba omówić wszystkie schematy działania, wejdziemy w praktyczną część, czyli poproszę was o to, abyście przyjechali ze swoimi opaskami na oczy, aby właśnie wprowadzić was w taką mini medytację, mini wizualizację, gdzie każdy z was spróbuje spokojnie zacząć operować fantomowo. Więc to nie będzie tylko teoria, o której ja będę mówił, ale również będzie praktyka, czyli działanie, abyście od razu wiedzieli, jak to działa i jak to się robi. Abyście zobaczyli, jakie to proste, jakie to piękne, jakie to przyjemne i jak wasz umysł podchodzi do przyjemności pomagania innym ludziom i sobie. Więc będzie część praktyczna i teoretyczna. Natomiast, żeby nad tym wszystkim zapanować, to mam olbrzymią prośbę do wszystkich chętnych, którzy chcieliby tutaj zapisać się na te warsztaty. Będę przyjmował zgłoszenie na te warsztaty. Koszt warsztatów to 150 zł. Prosiłbym o wpłatę na konto i przysłanie mi tej wpłaty w mailu, czyli potwierdzenie. Dlatego, że czasami macie konta rodziców, innych osób, prosicie kogoś, żeby ktoś przelał pieniążki i wtedy ja nie będę wiedział, od kogo to przyszło i dlaczego. Więc bardzo bym prosił, aby właśnie po każdej takiej wpłacie nastąpiła wymiana maili, gdzie wy wyślecie mi potwierdzenie wpłaty, a ja zapiszę was do danego numerka. Chodzi o to, że nadając wam numerek, będę mógł sprawdzić przed wejściem, kto przyjechał, kto nie przyjechał. Często się tak zdarza, że ludzie przyjeżdżają na warsztaty bez zapowiedzi. Tutaj liczba miejsc jest ograniczona, więc jeżeli ktoś przyjechałby na te warsztaty, na tą naukę bez zapowiedzi, to dopiero po wpuszczeniu osób, które zapłaciły, będę widział, ile miejsc zostało i czy jest tutaj jakieś wolne miejsce. Więc bardzo bym prosił o zachowanie takiej, powiedzmy, harmonii w tych naszych relacjach, czyli
Zgłaszacie się do mnie, ja zapisuję Was na listę, dodaję numerek. Wiadomo, że im wcześniej, tym numerki od jedynki dalej, czyli bliższe siedzenia. Na siedzeniach będą karteczki z numerkami, ale też i wydrukowane. Już takie punkty, jak działać, jak te operacje atomowe przebiegają. Takie typowe BHP w tych medytacjach, abyście nie mieli tego wszystkiego w pamięci, ale też mogli wynieść to do domciu i później no, spojrzeć sobie na taką ściągawkę, a chodziło o to, muszę zrobić to, 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 to i to, wtedy będzie mi łatwiej i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja wydrukuję na każde to krzesełko numerek z tymi właśnie podpowiedziami operacjach atomowych, które będę po prostu rozszerzał w tych punktach. I w tym momencie te numerki od jedynki do iluś tam będą po prostu rosły. No i wiadomo, że numerek 1 to bliżej mnie, numerek 10, 20, 50 to oczywiście inne rzędy krzeseł, więc trochę dalej. Nie będziemy tam leżeć, będziemy tam siedzieć, będą to krzesełka, sala ustawiona po prostu w pozycji teatralnej. Ja będę mówił przez mikrofon i po prostu opowiadał o tym, co i jak to się robi, a później część praktyczna, abyście po prostu się z tym oswoili, zobaczyli, że każdy może to zrobić. I dokładnie tutaj chodzi o to, że każda osoba, która chciałaby się tego nauczyć, niekoniecznie musi wejść w medytację, niekoniecznie musi prowadzić medytację, niekoniecznie musi mieć wizualizację. Właśnie na tym polega geniusz Boga i przekazywania wiedzy, że w momencie, kiedy otrzymuję taką informację, to mam osoba, która do mnie wczoraj powiedziała, że kochany, ale ja nie umiem wizualizować. I nagle otrzymała podpowiedź, że nie musi być wizualizacja. Słowa mają olbrzymią moc i można, używając słów, również przeprowadzić taką operację. Będę mówił o Waszych intencjach, o intencja, która wyznacza drogę Waszej operacji, o tym, że intencja ma nośność, o tym, że dana osoba ma opiekuna i w tym momencie Wasza intencja wędruje do tej osoby i tam według jego nauki jest przyjmowana lub spokojnie sobie czeka na możliwość, kiedy ta dana osoba będzie chciała uzdrowienia, będzie gotowa na jakąś zmianę myśli. Właśnie to, co jest piękne w tym wszystkim ze swojego punktu widzenia, z tego, co zrobiłem do tej pory, to mogę powiedzieć tak, że pomaganie dzieciom jest bardzo prosto, o czym mówię. Dlatego, że dziecko zdaje się na, powiedzmy, tak zwaną łaskę swojego rodzica. I dziecko nie blokuje programem, jak zrobisz to, uwierzę. Dziecko chce być zdrowe i w tym momencie rodzic prosi i wysyłacie tą energię. Wiadomo, że też mają swoją lekcję karmiczną, ale wiele dzieci łatwo po prostu wyleczyć. Natomiast z rodzicami, z ludźmi dorosłymi jest już inaczej, bo tutaj potrafię, nie potrafię, uda się, nie uda się, weź mnie wylecz, to ja zrozumiem, zacznę wierzyć w Boga, życie mnie pokarało i wiele, wiele takich programów. Więc automatycznie będę mówił o tym, jak pościągać te programy, jak to wszystko uwolnić, jak zrozumieć przyczynę danej choroby i jak nakierować intencje, aby ona właśnie dokonała cudu, no tak mogę powiedzieć, bo operacje fantomowe to operacja na duchu, która przekłada się na ciało fizyczne. Natomiast pokażę też, że operacje fantomowe można łączyć z medycyną naturalną, którą jest medycyną, którą znamy, czyli tą akademicką tak zwaną. To, co jest w planie Boga, ma to do siebie, że jest w harmonii. I medycyna akademicka jest potrzebna osobom, które nie wierzą w ducha, nie wierzą w siłę myśli. No i korzystają z tabletek, z pomocy kochanych lekarzy, pielęgniarek, którzy zajmują się nimi, no i dbają o ich zdrowie. Karma jest różna, więc każdy ma różne relacje z kochanymi lekarzami i pielęgniarkami, ale to właśnie od nas zależy, co posialiśmy, to zbieramy. Natomiast chcę pokazać, że również można to połączyć, że można uzupełniać operacją fantomową Wasze leczenie, w którym na przykład jesteście w trakcie. Nie będzie to takie spotkanie, że ja będę leczył ludzi. Ja będę pokazywał, jak mogą się sami wyleczyć. Będę mówił właśnie, jak to się robi. Na tym polega ta nauka, na tym polegają te warsztaty, że każdy z Was po prostu dostaje, jak to mówią kolokwialnie, wędkę, aby sam złowić w cudzysłowie rybki, a nie dostaje rybkę i później idzie i mówi rybka zjedzona i daj mi jeszcze jedną. No na tym polegają warsztaty nauki medytacji, które prowadzę, spotkanie duszy, aby dać ludziom właśnie ten środek do zmiany siebie i do połączenia się ze światem ducha. Jest to edukacja ducha tak naprawdę i ponieważ
Wielu z nas wie, czym jest duch, ale nie było w tym edukacji ducha, nie wie, jak ułożyć się w edukację ducha. To teraz dzięki temu, że mogłem skorzystać z tej edukacji ducha, dzielę się nią z ludźmi i widzę, jakie to przynosi efekty. W swojej skrzynce mailowej mam wiele podziękowań od Was. W komentarzach pod filmami również wiele podziękowań. Na swoich medytacjach spotykam osoby, które dziękują mi za zmianę swojego życia. I teraz przyszedł czas po wielu Waszych prośbach, aby po prostu przekazać tą naukę i abyście mogli sami właśnie dokonywać cudów. Na tym polegają te czasy, że człowiek przeprowadzi człowieka i ktoś, kto otrzymuje tą wiedzę, dzieli się z tą wiedzą z innymi osobami. Oczywiście akceptując naszą rzeczywistość, nasz system i to, że wszystko jeszcze przechodzi przez tak zwaną materię. Dlatego numer konta będzie podany pod tym filmem, również adres tego hotelu i bardzo bym prosił o zgłoszenia i wtedy w tym zgłoszeniu po dokonaniu wpłaty nadaję numerek i będę po prostu stał przy wejściu razem pewnie z moją kochaną Edytką i sprawdzał na liście, kto przyjechał, kto nie przyjechał i kto chciałby uczestniczyć jeszcze. Więc w ten sposób to będzie się odbywało, aby panował spokój, porządek, harmonia w tym wszystkim. Ponieważ jest to jak taka premiera, więc ułożyliśmy tą premierę tak, aby wszyscy byli zadowoleni i aby ktoś nie czuł się po prostu gdzieś zapomniany czy niedowartościowany, że on zgłosił się jako pierwszy, a siedzi po prostu w ostatnim rzędzie, bo powiedzmy spóźnił się 5 minut. No właśnie po to robię numerki i po to będą one na krzesełkach, aby każdy usiadł tam, gdzie ma usiąść i według swojego zgłoszenia po prostu otrzyma sobie takie miejsce. Zapraszam do Wrocławia. Widzę, że tutaj prośba z Warszawy już płynie w przestrzeni, jest, się pokazała, więc pewnie, jeżeli okaże się, że we Wrocławiu przyniesie to piękne efekty, to myślę, że przeniesiemy też te nauki dalej do innych miast. Wszystko zależy od Was, kochani. Ja po prostu spełniam Wasze prośby. Na miejscu nie będzie jako takiej przerwy na jakiś lunch, picie i tak dalej. Po prostu jest restauracja obok w hotelu, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z herbatki, kawki. Natomiast jeżeli mogę Was prosić, to po prostu przywieźcie sobie swoją wodę. Mogą być jakieś tam kanapeczki, żebyście mogli sobie spokojnie jeść. Tutaj po prostu będzie w ten sposób to działało, dlatego że wiem z doświadczenia, że wielu z Was będzie się znało z poprzednich wcieleń. Wielu z nas zna się też z innych warsztatów albo mieszkacie w tych samych miastach, miejscowościach. I nagle, kiedy robi się przerwa, zaczyna się ze sobą tak rozmawiać, że później jesteście zafascynowani tą rozmową, no i trudno przywrócić jakby tą harmonię, ten spokój i skupienie się na temacie rozmowy, a tym bardziej stronę praktyczną, czyli wyciszenie się, aby wejść w pewną wizualizację, czy po prostu spowodować, że będziecie odrabiać lekcję operacji fantomowej. Dlatego tutaj moja prośba, po prostu miejcie ze sobą jakąś wodę, coś do jedzenia, do przekąszenia, abyście mogli sobie w tym spokojnie uczestniczyć. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam. Zgłoszenia przyjmuję na aron.diagnosta@interia.pl i wszelkie wiadomości będą pod tym filmem i oczywiście dostaniecie ode mnie potwierdzenie tego, że jesteście na liście z numerkiem, który macie na liście, który będzie po prostu dawał Wam możliwość wejścia na te nauki operacji fantomowych, uzdrawiania siebie, uzdrawiania innych osób i dzielenia się tą wiedzą, tą możliwością z wieloma, wieloma innymi ludźmi. Stańcie się dowodem, tak jak wielu z Was stało się dowodem, skorzystając z medytacji i spotkania duszy, które prowadzę dla swoich rodzin i bardzo się cieszę z tego, że przyjeżdżacie już teraz z rodzinami, mąż, żona, syn, córka, oni nie wierzyli, a teraz mam cudowne spotkania, kiedy to mężczyzna czy kobieta przychodzą i przepraszają mnie za to, że oni jeszcze pół roku temu czy rok temu uważali, że te moje filmy, ta moja droga to takie działania, byle jakie, używali epitetów, a po spotkaniu czy po warsztatach, czy po zobaczeniu, zobaczyli, jak zmieniła się ich
osoba bliska po prostu sami chcieli tego doświadczyć i przekonać się, czy ja w rzeczywistości jestem taki jak na filmach, czy nie. I automatycznie potem przychodzi takie słowo piękne, które rozświetla oczywiście naszą drogę i to jest bardzo piękne, bardzo przyjemne i widzę, że jest was o wiele więcej osób, które się budzą i które mają siłę i odwagę powiedzieć słowo przepraszam, dziękuję, akceptuję, a ode mnie leci oczywiście słowo kocham cię za to i bądź szczęśliwym człowiekiem. I tego wam życzę szczęścia, radości, uśmiechu i zapraszam na naukę operacji fantomowych we Wrocławiu na ulicy Rakietowa 33 w hotelu Terminal. Jest on obok lotniska, bardzo łatwo do niego trafić. Idzie się taką wąską dróżką. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.